Objawienia to nie konwulsje i omdlenia. To informacja o tej osobie, że jest opętana i odbiera teksty prosto z piekła. Wy myślicie, że konwulsje, drgawki i omdlenia to dary. Nie, to tylko zwyczajne opętanie spowodowane przez wasze działanie na ziemi, wasze brudne myśli, słowa i czyny. Dlatego ściągacie na siebie takie opętanie i nie mówcie, że to ktoś wyjątkowy, bo to szczur, którego trzeba natychmiast odprowadzić. Objawienia to nie konwulsje i omdlenia. To informacja o tej osobie, że jest opętana i odbiera teksty prosto z piekła. Osoba, która omdlewa i popada w konwulsję. W tym momencie ciało ziemskie zostaje całkowicie opętane przez demona. I należy jak najszybciej oddalić się od takiego opętanego, a nie należy go dotykać, aby nie przejąć energii demonicznych i samego demona. Osoba opętana nie ma nic ciekawego do przekazania, bo demon ma niewiele do powiedzenia. Tylko ciemnota i dogmaty. Demon też szuka nowego żywiciela, aby mieć cały czas dostęp do energii. Objawienia to nie konwulsje i omdlenia. To informacja o tej osobie, że jest opętana i odbiera teksty prosto z piekła. Oh,
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh